Witam Cię serdecznie Olku, witamy wszystkich naszych słuchaczy. Witam, witam jak, wszystkich. Jakoś tak od dłuższego czasu i na Twoim kanale i na moim kanale przewijamy się wokół tematu wolnomularstwa, masonerii i ostatnim razem rozmawialiśmy troszeczkę na temat Atlantydy, na temat tajnych stowarzyszeń, ale też tak jak zapowiadałeś, chciałbym, żebyś dzisiaj naświetlił temat okultystycznego Waszyngtonu. No nie? Ja mhm. też tak jako ciekawostkę powiem: to wiele osób tam e, czasami brało taki mem, że stolica Kazachstanu, prawda, to jest Astana, prawda? Wystarczyło dwie mhm. pierwsze litery przestawić, wychodziło Satana, no nie? Co więcej, Aha. według układu, według układu e, planu miasta, dużo różnych ciekawych rzeczy można było zobaczyć na planie miasta e, Astany, czyli stolicy e, Kazachstanu. Ale przenieśmy się do Waszyngtonu, który również jest ciekawy. I oddaję Ci głos. Będę, ciekaw jestem po prostu tych tematów związanych z Waszyngtonem również. Tak, wymyśliłem taki temat po pierwsze, ponieważ nawet ty już u mnie mówiłeś o masonach i Mormonach, i to się wiązało ze Stanami Zjednoczonymi, że tam tajne stowarzyszenia, takie jak Wolnomularstwo, no miały podatny grunt dla tworzenia tu swoich losów, a jednocześnie ja w mojej książce trochę wspominam ten temat, i tak jak mówisz, ostatnio przewijaliśmy ten temat zwią związku pomiędzy tajnymi stowarzyszeniami a starożytnością, więc to wszystko. Wszystko teraz będzie taka kulminacja, czyli będzie i starożytność, i tajne stowarzyszenia, i właśnie no okultystyczny Waszyngton, same Stany Zjednoczone. I taki temat, trochę no może nietypowy, jeżeli chodzi no, tutaj o moje tematy. Ja tam zawsze tutaj mówię o jakichś zaginnych cywilizacjach, cyklicznym czasie i takich tam, ale. No, właśnie natknąłem się na ten temat, ponieważ szukałem informacji o Atlantydzie. I dowiedziałem się, że no, dużo ciekawostek, dużo tradycji odnośnie Atlantydy i zaginionych cywilizacji znajduje się właśnie w tradycji wolnomularstwa czy innych tajnych stowarzyszeń. I natknąłem się na takiego badacza, badacza ezoteryki i filozofii, Manlego Palmera Holla, o którym ostatnio wspominałem, który właśnie mówił, że tajne stowarzyszenia wierzą, że pochodzą z tej Atlantydy, że one mają przenosić całą tę tradycję i przechowywać ją dla przyszłych pokoleń. Więc, tak naprawdę, moja historia z takim okultystycznym Waszyngtonem rozpoczęła się badając temat Atlantydy. I w mojej książce, która już jest dostępna, tak jak ostatnio mówiliśmy, tutaj można zobaczyć, link będzie w opisie, oczywiście. W mojej książce jeszcze raz, tak trochę synchronicznie się natknąłem na ten temat, badając i tak naprawdę próbując. Но no... odmówić ideę wielu sceptyków dotyczących zaginionych cywilizacji, ponieważ wielu sceptyków i znanych historyków takich jak Martin Gardner czy Michael Shermer, których też wspominam w mojej książce, starało się podważyć jakąkolwiek ideę różnych układów w starożytności, ponieważ jeśli chodzi o zaginione cywilizacje, to często mówimy na przykład o teoriach dotyczących ustawienia piramid wobec gwiazd Oriona, czy ustawienia w ogóle mega... Megalitów, tych obelisków sławnych w starożytnym Egipcie. I właśnie ci dwaj sceptycy Martin Gardner i Michael Shermer próbowali podważyć, że to wszystko jest przypadek, że piramidy przypadkowo są tak samo ustawione jak gwiazdy na niebie i tym podobne. I w swoim, co ciekawe, przykładzie podali przykład właśnie Waszyngtonu, który całkowicie podważyłem i pokazałem, że oni sami podali przykład który wspiera teorię tego, że to wszystko nie jest wcale losowe. Ponieważ oni mówili, że człowiek często lubi sobie tak, właśnie te robić teorie spiskowe, dopowiadać sobie, tak, szukać oni to nazwali, szukać jakichś. No specyficznych danych, jakiegoś znaczenia w tak naprawdę losowych tutaj rzeczach. I mówili, że to wszystko jest przypadek. I ja właśnie tak jak ty często masz cytaty u mnie, ja też mam z, właśnie z mojej książki. Oni to nazwali wzorniczością, że ludzie lubią taką wzorniczość mieć, paternicity, czyli odnajdywać jakieś konkretne układy w rzeczach, które są całkowicie losowe. Tak samo jak my możemy szukać różnych, tak, teorii spiskowych w jakichś. Tysiącach czy milionach danych, to oni twierdzą, że ustawienie czy Waszyngtonu, czy starożytnego Egiptu, czy właśnie piramid wobec np. gwiazd jest całkowicie losowe. I oni podają taki przykład, który według ich jest ucieleśnieniem takiego magicznego myślenia tutaj osób związanych z historiami spiskowymi, którzy sobie łączą. Dane, które nie mają z, żadnego ze sobą znaczenia. I oni właśnie tutaj piszą o obelisku Waszyngtona. I tu już wkraczamy na temat okultystycznego Waszyngtonu, ponieważ, tak, ponieważ, tak jak w starożytnym Egipcie mamy obeliski, tak samo w Waszyngtonie mamy tak zwany monument Waszyngtona bądź pomnik Waszyngtona, który też jest takim jednym wielkim obeliskiem, takim jak. Znajdujemy między innymi na placu świętego Piotra, czy oryginalnie jakie znajdowaliśmy w starożytnym Egipcie, no bo to stamtąd przywieziono je, ale w Waszyngtonie akurat zbudowano nowe. I oni tutaj podają, tak, że no, ludzie w teoriach spiskowych znajdują te spiski, tak, ponieważ ten pomnik Waszyngtona ma wysokość 555 stóp i 5 cali, czyli 5, 5, 5 stóp 5 cali. Oni mówią, że to jest czysty przypadek. Dalej, co ciekawe, podstawa ma 55 stóp kwadratowych, znowu 55, a okna w tym monumencie, no bo to jest taki właśnie taka iglica, tak? taki obelisk i jest są takie okna, można tam wejść, tak? To te okna są ustawione na wysokości 500 stóp. I oni dalej się śmieją tak Śmiewczo-szyderczo całkowicie, że powinno zająć przeciętnemu matykowi około 55 minut na odnalezienie tych korelacji, tak? Oni się śmieją, że to wszystko te 555, tak, w wysokości czy w podstawie, to jest czysty przypadek. Jednak jak znalazłem dalej, tak, to nie jest przypadek, ponieważ sam tutaj sam architekt Robert Mills. Wiemy, to akurat tak jak nie jesteśmy pewni do niektórych postaci tutaj powstania Stanów Zjednoczonych, tak mówi się, że Benjamin Franklin i Jerzy Washington byli najprawdopodobniej masonami wysokiego stopnia. Niektórzy mówią, że trzy czwarte osób w, tutaj przy zakładaniu Stanów Zjednoczonych było też masonami i tym podobne, ale to już są takie dane, które są kontrowersyjne i niektórzy oficjalni historycy mówią, że nie wiemy dokładnie, dlatego w to nie będę wchodził tak dokładnie, ale wejdę w to, że wiemy doskonale, że właśnie architekt Robert Mills, który konstruował ten obelisk, był Wolnomularzem i to 33 stopnia, więc najprawdopodobniej on te liczby tak zakodował w tym wszystkim, ponieważ to nie jest jedyny kod, który został ukryty w samym Waszyngtonie. Nawet sama ta idea tego obelisku, tak, że znajdujemy go w Waszyngtonie, nie jest przypadkowa. Ja ostatnio. Nieco o tym mówiłem, że on nawiązuje do oczywiście obelisku ze Starożytnego Egiptu i ten obelisk w Starożytnym Egipcie nawiązywał do odrodzenia. Często się mówi, że na czubku tego obeliska miał być Feniks, tak? I on miał się odrodzić. Tak jak wiemy, Feniks tak wstaje z popiołu, no to idea ta mitologiczna Feniksa pochodzi ze Starożytnego Egiptu i sam tak naprawdę ten obelisk, tak, w Starożytnym Egipcie miał być symbolem odrodzenia. I zauważmy, że tak jak w starożytnym Egipcie mamy feniksa związanego z obeliskiem, tak co mamy w Stanach Zjednoczonych? I tutaj świetnie Manley Palmer Hall, jako znawca okultystyki i filozofii powiedzmy takich tajnych stowarzyszeń, powiedział, że w Stanach Zjednoczonych mamy monument Waszyngtona, który jest obeliskiem, oraz mamy co? Godło Stanów Zjednoczonych, mamy orła, tak? A ten orzeł. Tak naprawdę może nawiązywać do tego Feniksa. tego Feniksa, dokładnie ze Starożytnego Egiptu, bo mówimy, że a, orzeł, tak, to symbol Stanów Zjednoczonych, ale tak jak mówiliśmy ostatnio, Tajne stowarzyszenia lubią półprawdy mówić. Oni często nawet mówią, że osoby z tych tajnych stowarzyszeń mówią, że oni mówią trochę prawdy, trochę kłamstwa, tak, mieszają to wszystko. Tak samo jak w Biblii mówiliśmy, może nie odnośnie kłamstwa, bo to nie zawsze chodzi o kłamstwo, lecz chodzi o tą warstwę egzoteryczną na wierzchu, tak, czyli no był potop, tak, Izraelici szli przez tyle, tyle lat przez pustynię, chociaż mogli szybciej, tak jak Ty to wspominałeś. To jest ta warstwa egzotyczna, czyli taka dosłowne interpretowanie tego, czyli tak samo w przypadku Stanów Zjednoczonych, że to jest właśnie na przykład orzeł tak, i zwykły obelisk, ale jest też wersja ezoteryczna. Ezoteryczna oznacza tą ukrytą, tak? Tak jak mówiliśmy w Potopie, Noe wziął siedem osób na arkę, tak jak w innych mitologiach, czy tak jak mówiłeś liczba, tak, lat tutaj, gdzie w Podczas których Izraelici wędrowali tak do ziemi obiecanej, podczas gdy, tak jak mówiłeś, oni by kilka miesięcy zaszli zamiast. Jakby po pośladki, to by tam szybciej zaszli, nie? No tak dokładnie. Że... Także jako ciekawostkę podpowiem taką jedną rzecz, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem masonerii, to wiadomo, że. Nie mówi się i nie zdradza się, kto jest masonem. Oczywiście mason może się zdekonspirować. On może powiedzieć, na przykład tak jak Tadeusz Cegielski, że przykładowo ja jestem masonem, że na ja należę do loży, załóżmy Wielki Wschód, czy Orient, czy jakiejś tam innej, prawda? Ale to już dana osoba może powiedzieć, prawda? Natomiast, natomiast ogólnie się nie demaskuje masona. I taka jest zasada. No ale można, nazwijmy to, demaskować albo mówić na temat masona w momencie, kiedy on umrze, czyli zmarłego można powiedzieć, że on był członkiem loży masońskiej. Jeżeli ktoś chciałby w ogóle, byłby zainteresowany między innymi postaciami, czy one były w masonerii, czy nie były, bo oczywiście wiemy, że Faszykton był, czy tam mhm. inni prezydenci, oczywiście w Stanach Zjednoczonych również byli, czy tam mormoni też byli. Jest taka publikacja wydana we Wiedniu, w XIX wieku ona została wydana, nazywała się Freimaurer Lexikon, nie? czyli leksykon wolnomularzy, prawda? Jest hmm. to dosyć ciekawa publikacja, ja kiedyś do niej sięgałem, bo tyle tylko, że minusem jest to, że to było wydane w XIX wieku, więc oczywiście tych dwudziestowiecznych już, czy 21-wiecznych mm -hmm. już raczej no nie tak. znajdziemy, prawda? Ale tych wszystkich starszych na pewno macie tam całą gamę, jak ktoś zna język niemiecki, to polecam cała gama i całe historie, kto był, gdzie był, jak był i wszystko. No, to fajnie, fajnie, ale tak jak mówię, no, o Waszyngtonie się mówi, tak, o Benjaminie Franklinie się mówi, ale też kilka znalazłem takich, że może tam miał powiązania tylko, ale jeżeli chodzi o resztę, to mówię, często mówi się tak spiskowo i pokazuje jakieś dowody, że ten był, ten był, ale nie wiadomo do końca, czy większość tak, tych ojców założycieli dosłownie była. Mówię, niektórzy mówią, że nawet 70% z nich było inni, że tylko na przykład, właśnie dwóch czy trzech, tak, więc to jest też, to jest właśnie taki temat, no. Tajne stowarzyszenia, to ja się śmiałem ostatnio gdzieś w komentarzu odpisałem. To nawet historycy oficjalni mówią, tak, nie, że to sobie wymyśliłem, czy coś teoretycy spiskowi, że historycy często się śmieją, że oni mogą napisać wiele tomów na temat tego, co ogółem się uważało za czasów, czy iluminatów, czy wolnej masonerii, tak? Czy ludzie... jak ja to wspominałem. Mm -hmm. Tak, co ludzie uważali, jakie były no, opinie na ten temat. Wielu historyków z tamtych czasów nawet się wypowiadało. Tak, to były teorie, ale jeżeli chodzi już o to, co dokładnie i na pewno się działo, to historycy no, mówią, że no, tu parę artykułów można napisać, nie więcej. Tak? Więc to jest problem z tymi tajnymi stowarzyszeniami, ale tak jak widzimy, oni zostawiają tę symbolikę, często nawiązującą do starożytności. Nie tylko tu widzieliśmy powiązanie ze starożytnym Egiptem, lecz na przykład nawet ci słabni, Iluminaci, tak? Nazywali się, takie imiona sobie nadawali, tak? Ze starożytnego głównie Rzymu i Grecji. Więc to nie tylko tu, tak? I właśnie. Tacy historycy i sceptycy jak właśnie Martin Gardner czy Michael Shermer mówią, że to jest zwykły przypadek, a widzimy tych symboli pełno nie tylko w Waszyngtonie, lecz również w innych miejscach na świecie. Więc ja w mojej książce właśnie podałem te przykłady, tak, odnosząc się do tego okultystycznego Waszyngtonu, jako taka wzmianka, tak, ciekawostka, ponieważ temat bardzo ciekawy, tak, a jednocześnie pokazuje, że no. Ci sceptycy, no nie wiem, jako tacy eksperci, historycy, powinni wiedzieć, tak, coś na ten temat, a to pokazuje, że wiele osób nie chce się tak, może doinformować, może nie wiem, może nie chcesz, żeby to było prawdą, może to wypiera, tak, albo po prostu jest niedoinformowana, co jest według mnie, no. Takim minusem, bo często wiele osób mówi, o ci sceptycy wszystko rozgromili, tak, podważyli wszystkie te na przykład teorie o zaginionych cywilizacjach, a gdy popatrzy się na tą ich próbę obalenia tych teorii, to to są najczęściej opinie i nie zawsze jest to ostateczna odpowiedź, tak. Nie zawsze coś pomimo że jest logiczne, nie zawsze okazuje się być prawdą, tak? Może coś innego być tak naprawdę prawdą, może coś się innego działo. Więc jeżeli chodzi o kultystyczny Waszyngton, to by było, jeżeli chodzi o starożytny Egipt i ten pomnik Waszyngtona, który jest ciekawy, ale mamy jeszcze kilka spraw. Teraz odnośnie astrologii też muszę cytat, bo to astrologia jest trochę, powiem, skomplikowana, tak? i no właśnie mówimy że a waszyngton to przypadkowo tak ci wolno tam po prostu byli i nie ma to związku tak powiem oficjalni powiedzmy historycy a nie tylko waszyngton był zakładany tak z całym Ceremonią tego kamienia węgielnego, tak tak jak przy zakładaniu tutaj innych wcześniej budynków, czy jak to było właśnie w wolnej masonerii, lecz również no, jest ustawione astrologicznie. I to nawet czytamy. Co ciekawe, znalazłem taki dosyć starszy artykuł z Washington Times, który mówił i pokazywał, w jaki sposób, tak, Waszyngton wiąże się z astrologią, i znowu będzie nawiązanie do Starożytnego Egiptu. I cytując z tego artykułu, który przetłumaczyłem z angielskiego na polski. Każdego 10 sierpnia na niebie nad Waszyngtonem odbywa się astrologiczne wydarzenie, które jak powiem wiąże miasto z pogańską boginią. Gdy zachodzące słońce rzuca złociste światło na samochody i latarnie uliczne, zmieniając ceglane eksplanady w matową różę, migoczące sierpniowe słońce unosi się kilka stopni na lewo od Pennsylvania Avenue. Kula stopniowo przesuwa się w prawo, aż znajdzie się bezpośrednio nad słynną ulicą. Jeśli horyzont pozostaje bezchmurny, trzy gwiazdy Gwiazdy są widoczne w linii prostej od Kapitolu do Białego Domu i nieba na zachodzie. Znane jako Regulus, Arcturus i Spica, gwiazdy tworzą prostokątny trójkąt otaczający konstelację Panny. Dzieje się tak, ponieważ założyciele Waszyngtonu bezwolnie dostosowali miasto do gwiazd, poświęcając je Pannie, znanej również jako egipska bogini Izyda. I znowu mamy tak pannę astrologię, ale mamy też. Izydę, tak? Widzimy, że układ tych gwiazd, które łączą się ze sobą właśnie na danej ulicy, tak? I mają nawiązanie do panny, tak? Nie jest przypadkowe. I tak jak mieliśmy obelisk. Tak, czyli nawiązanie do starożytnego Egiptu, tak tu mamy pannę, nawiązanie do Izydy. I znowu mieliśmy obelisk związany z Feniksem, z odrodzeniem, a zauważmy, że Izyda no, pełni dosyć ciekawą rolę, jeśli chodzi o odrodzenie Ozyrysa w mitologii starożytnego Egiptu. Więc te wszystkie to nie są przypadki, tak? To wszystko zostało ustawione celowo. I tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, ty też dopowiadałaś odnośnie tych współczesnych takich, co znajdowałeś kursy, to jeśli chodzi o wiele rytuałów stajnych stowarzyszeń, one od opierają się tak na przeżyciu takiej wewnętrznej może psychologicznej śmierci bądź stanu bliskiego śmierci i później odrodzenia. Mówiliśmy nawet, że może znowu Egipt Wielka Piramida służyła do tego, żeby w sarkofagu zamknąć gościa tak i żeby on przez te wszystkie tak ciemności, głód i niepicie tak doświadczył doświadczenia bliskiej śmierci tak jak robiono to w wielu starożytnych szkołach misteryjnych, więc widzimy tutaj ogromne powiązanie ze starożytnym Egiptem tak i z Waszyngtonem tak na Dwie, te tajne stowarzyszenia miały trochę bzika, jeżeli chodzi też o alchemików, właśnie astrogów, magików, mieli bzika trochę na punkcie starożytnego Egiptu, nawet sam Isaac Newton nie tylko tłumaczył starożytne teksty hermetyczne, tak z Egiptu i Grecji, lecz również szukał wymiarów ziemi w wielkiej piramidzie, ponieważ uważał, że w tej wielkiej piramidzie te wymiary Ziemi są zachowane. I widzimy tutaj właśnie związek, że. To... Mówię, gdyby to był tylko obelisk, ale ten obelisk ma też numerologiczne właściwości, ma symboliczne właściwości, wiąże się z odrodzeniem, z mitologią, i jeszcze mamy do tego konstelację Panny Iz i Izydę, tak? To to wszystko no, tworzy jeden wielki obraz, że cały Waszyngton jest ustawiony astrologicznie. I znowu mówimy o egzoteryce i ezoteryce. To wszystko jest ezoteryka, to jest ukryte, tak? Zakodowane, i taki zwykły śmiertelnik mówi: O, jest stolica Waszyngtonu, postawili sobie tak. Takie ładne monumenty, tak i tym podobnej sobie idzie, i tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego wszystkiego. A tutaj jest znacznie więcej zakodowane. Jeszcze co wybadał właśnie Manly Palmer Hall, to to, że co ciekawe, co ciekawe ojcowie założycieli Stanów Zjednoczonych. Chcieli ze Stanów zrobić nową Atlantydę. To się trochę wydaje takie przyśmiewcze, ale już od, no powiedzmy, renesansu, tak były te kwestie związane z nową Atlantydą, tak, z taką utopijną wizją świata. I gdy popatrzymy na takie no idee tak wolnościowe, równościowe, tak, że mamy tutaj, ma nas rozum kierować, a nie jakieś zabobony, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to zobaczymy, że no, te idee powiedzmy i renesansowe i później oświeceniowe no, były przy założeniu Stanów Zjednoczonych i te idee właśnie takiego filozoficznego, utopijnego państwa jak Nowa Atlantyda, tak Francisa Bacona, to wszystko zostało przejęte. I Manly Palmer Hall jeszcze jedno nawiązanie ciekawe, znajdujesz, że ojcowie założycieli Stanów Zjednoczonych ze względu, że byli w Nowym Świecie w Ameryce bardzo lubili cywilizację Majów. I my obecnie mamy do Majów takie trochę mieszane uczucia, trochę są no takim powiedzmy, trochę są taką tajemnicą, tak? Trochę nam się może kojarzyć, ale to bardziej aztecy Tak mieli, że mieli jakieś rytuały, tak, że podrzynali gardła na piramidzie. serca. Krew. Dokładnie, ale to aztecy Majowie u schyłku podobno takie coś praktykowali. Jednak Majowie też, można powiedzieć, przez jakiś czas byli oświeceni. Podobno w historii Majów był okres około niecałych 200 lat, podczas których nie było żadnej wojny, żadnego konfliktu, żyło się w pokoju, tak, więc możemy uznać to za bardzo no, pozytywne osiągnięcie. I ojcowie założycieli Stanów Zjednoczonych bardzo wzorowali się na tych Majach i możliwe, że sami Majowie mieli też związek z tajnymi stowarzyszeniami, ponieważ w samej, trad w samej tradycji Majów jest tutaj mowa, że oni wywodzą się od dwóch tak różnych plemion, jedno przyszło z zachodu jedno z, ze wschodu, tak? To ciekawe, to ze wschodu to mogło wywodzić się nawet z Atlantydy, jak twierdziło wielu tutaj takich, powiedzmy, osób w tych teoriach, tak. No nie mamy zbytnich dowodów, jednak możemy powiedzieć, że no, kto wie, może tak było naprawdę. Więc ojcowie założyciele wzorowali się na majach i tak jak mówiliśmy, była ezoteryka, była powiedzmy astrologia i była ta numerologia, ale numerologia też. Jest w samej dacie założenia Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, mamy deklarację niepodległości, tak, 1776. Mamy też słynne to oko iluminatów, tak, z tyłu jednego dolarowego banknota, o którym też wspominaliśmy. Ale jak ja mówiłem w jednym odcinku na moim kanale, ostatnio go chyba dzisiaj nawet na Facebooku udostępniłem, więc zapraszam serdecznie. Mamy 13 schodków na tej piramidzie, tak? Mamy Piramidę tą. Ona zaczyna się datą 1776, tak, czyli no, deklaracja niepodległości, i kończy się, wieńczy, tak, tym wszechwiedzącym okiem, który symbolizuje oczywiście oświecenie. I co ciekawe. 13 cykli majów nazywanych katunami tworzyło jeden większy cykl nazywany Łukachlaj-Katunop, coś takiego tam po majańsku. Jednak te 13 schodków pasuje doskonale tak, do tego cyklu majów. I te cykle majów nie miały dokładnie 20 lat, bo to by mogło być powiedzmy przypadek, ale te cykle miały 19,7 roku. I to ciekawe, gdy uzupełnimy te schodki na piramidzie, tak, z tym wszechwiedzącym okiem o te, o te powiedzmy okresy ukach lajka tunobów 19,7 lat. To, co ciekawe, to wszechwiedzące oko wyjdzie, że będzie około od 2012 do 2032. Tak więc, no ciekawe, taki zbieg okoliczności, że ten, powiedzmy, no 2012, tak, był cały sławny, koniec jednej ery, tak, u majów może być zakodowany właśnie przez Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych w tej piramidzie z wszechwiedzącym okiem. I niektórzy nawet twierdzili na początku lat 2000, że właśnie będzie, że dojdzie do czegoś takiego jak nie wiem, w niebo oświecenie ludzkości, tak. I większość osób no, mówi o tym 2012, ale gdy zobaczymy na te schodki, to. Raczej bym właśnie sugerował jeden katun dalej, tak, czyli 2032. A może to właśnie jest ten okres przejściowy od 2012 do 2032, ale mi się wydaje, że to po tym 2032. No taka ciekawostka, ale wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że akurat jak to jest 13 schodków, że akurat na dole tych schodków tak jest dana data i że akurat no wiąże się tak to założenie, tak, ta deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych wiąże się z tym kalendarzem majów, tak, że ona była wpisana w ten kalendarz. Może właśnie specjalnie, tak, stworzono te Stany Zjednoczone, właśnie wtedy wszystko robiono tak, że wypasowało to do jakichś astrologicznych, czy okultystycznych tutaj fenomenów, tak, czy tradycji. Też się mówi często, że różnego rodzaju loty w kosmos i inne takie wydarzenia często były też kodowane astrologiczne w ważne różne Tutaj święte takie okultystyczne. Więc, no, Waszyngton nie jest tylko takim przypadkowym nawiązaniem do starożytności i do starożytnego Egiptu, lecz właśnie ma dużo w sobie takich okultystycznych rzeczy. I możemy powiedzieć, że naprawdę chodziło o nowy świat, a może nawet o tą nową Atlantydę, ponieważ sama idea tych Stanów Zjednoczonych można powiedzieć, że była rewolucyjna jak na tamte, powiedzmy, konserwatywne czasy. W Europie nie było aż takich powiedzmy były jakieś ruchy, które podobnie myślały, takie oświeceniowe jednak w Europie Europa jeszcze... Europa była bardziej, wydaje mi się, sorry, że ci wejdę w zdanie, ale tak, Europa tak, była daj. bardziej taka skostniała, no nie? Tak, Natomiast tak. tutaj była sytuacja tego typu, że jakbyś tak głębiej zastanowić, to Stany Zjednoczone rozpościerały taką nadzieję na wszystko nowe. Będzie nowy świat, tak. będzie nowa Atlantyda. Mormoni mhm. mówią o nowym chrześcijaństwie, prawda? Będzie wszystko kompletnie nowe. Będzie kompletnie, to my ustalimy te reguły, My ustalimy te reguły, które będą w tej chwili rządziły, prawda? Natomiast mm -hmm. my się odcinamy od tej starej, brudnej Europy, z której tam wyszliśmy, prawda? E, natomiast my ogólnie będziemy tworzyli wszystko, co jest nowe, no nie? Dokładnie. Też tak na marginecie, na bazie Biblii, no bo wszystkie listy świętego Pawła są oparte na tym, że my tworzymy nowe, my będziemy tworzyć nowe, prawda? No, ale tutaj bardziej chodziło o nowy świat, nową Atlantydę, mm -hmm. nowe chrześcijaństwo, czy po prostu. E, Coś, co miało służyć takiemu jakby oderwaniu się od tej skostniałej rzeczywistości, tak? Jakby ta, jakby ta skostniała rzeczywistość tak naprawdę dusiła. Ja Ci powiem taką ciekawostkę, bo e, okazuje się, że do mnie też się swego czasu iluminaci odzywali, prawda? I się, no, i się mo, moją osobą interesowali, nawet mnie wciągali w pewne rzeczy. To tak powiem, żeby ktoś potem nie, nie opowiadał, że do czegoś doszedł albo nie doszedł. Natomiast ogólnie, no, ja tam na żadne koszachty z uściami Wizentala nie szedłem. No nie, ale, ale iluminaci bawarscy się również do mnie brali swego czasu, odzywali. No, jest to, jest to naprawdę ciekawy temat z tym, z tym, z tym dotyczącym że coś jest praktycznie nowe, tak? Mm -hmm. No, tak samo, tak. wiele symboliki jest w Stanach Zjednoczonych, nie tylko Waszyngton, weźmy lotnisko w Denver, prawda? No tak, tak. To Które to już w ogóle. Się w ogóle... Oryginalne, nie? Mm -hmm. Tak, i mamy właśnie to nawiązanie, Ty mówisz, że wszystko nowe, nowy świat, tak nowe chrześcijaństwo i no, to wszystko się łączy w jedną logiczną całość, tak? Mamy nową epokę Umajów jednocześnie, tak, mamy tak. teraz to lotnisko Denver i teorie nowego ładu światowego i inne takie, a jednocześnie tak, tak. mamy ten symbol Feniksa, tak? Odrodzenie i jeszcze Izydy, tak? Związane jest z tym nowym tak, odrodzenie wszystkim. Z Dokładnie, więc to wszystko łączy się w jedną logiczną całość i no, może te Stany Zjednoczone naprawdę miały tą ideę tej nowej Atlantydy, a może nawet nie wtedy, lecz tutaj to był taki początek, dlatego ten, powiedzmy, jeden okres tych majów, tak to 250, tam, chyba 6 lat wychodzi, jeśli dobrze liczę, do tego 2012-2032, coś takiego. I możliwe, że to właśnie był okres taki wstępu, a może dopiero teraz, tak, 2012-2032, przecież mamy te agendy 2030, może Teraz właśnie jest ten okres tej. Nowej Atlantydy, może dopiero to teraz wszystko zachodzi. Dlatego polecam też, jeżeli chodzi o tę Atlantydę i cykle czasu, które wiążą się ze współczesnymi czasami, to polecam Wam moją książkę o. To jest tak naprawdę głównie zaginne cywilizacje i cykle czasu, właśnie derzawi, czy wszystko już było, ponieważ te cykle czasu i to, co mówiliśmy o tych trochę majach, wiąże się też, to ciekawe, nie tylko z Sumerami, lecz również chyba najbardziej, tak naprawdę z Indiami, uh -huh. ponieważ Ponieważ w Indiach tam jest dużo koncepcji związanych z tym, No ja powiem, ci, czasem. ja powiem ci, że właśnie już lektury pewne skończyłem i właśnie wszedłem do e, Twojej publikacji. Jestem tam gdzieś bodajże w trzecim rozdziale przy Wielkim A, Mu. A, to jeszcze dużo, jeszcze dużo. Przy Wielkim Mu, ale naprawdę jeśli e, nie to, żebym tutaj rekomendował znajomego, tyle tylko, że to, co dla mnie jest istotne, to to, że ona jest napisana w sposób bardzo przystępny. Ona nie jest pisana w jakiś sposób naukowy, filozoficznie. Ja też mam publikację odnośnie mormonów, pisałem raczej tak, żeby można było sobie ją poczytać do poduszki, pomimo faktu, że to był doktorat, tak? Hmm. Oczywiście przypisy, wszystko elegancko, natomiast sam styl pisania był taki, że dużo łatwiej byłoby łyknąć to, niż pisać na temat transcendentalno-immanentnego divinium, prawda? Gdzie niewiele osób będzie wiedziało, o co chodzi, prawda? Ale tutaj tak naprawdę ja książkę Olka polecam i szczerze mówiąc, tutaj link pod filmem również się znajdzie, bo myślę, że warto jest zauważenia. Dziękuję bardzo. Tak, ja też wszystkim polecam moją książkę. Teraz, właśnie, nowa edycja, trochę ładniejsza, szata graficzna. Dlatego zachęcam wszystkich do linku w opisie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o nową Atlantydę i okultystyczny Waszyngton, no to co? Nic dodać, nic ująć. Wszystko się ze sobą łączy, tak? I nie ma tutaj co dopowiadać, co owija owijać w bawełnę, tak? Tak samo jak mówisz, w mojej książce też staram się wszystko prosto, tak rzetelnie. Bach, bach, bach. Tutaj jakiś cytat ewentualnie na poparcie. Bach-Bach-Bach, nie. Jak niektórzy takie robią tutaj rozwody, wywody i gdzieś w połowie się zaśnie, w połowie, człowiek się zagubi, nie pamięta o czym było. Dlatego dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również za czas, który poświęciłeś. Serdecznie zapraszamy, żeby lajkować, rozsyłać znajomym naszą rozmowę. I oczywiście wstawiajcie komentarze, jeżeli macie jakieś pytania. Na pewno będziemy te tematy poruszali. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.